Siema wszystkim. Yo, yo, yo. Siema, siema. Jesteśmy na takim etapie z figurasami. Trochę pracy zostało. Jeszcze jest dopiero kawałek kamuflażu. Wcześniej oczywiście rozjaśniałem cały mundur, tak? Ten w sumie jest już prawie ukończony. Bardziej tak. Ewentualnie jakieś jeszcze takie rzeczy jak paseczek, komu tam podmalować. I tutaj też kamuflaż. I tutaj będzie kamuflaż. Na dół będzie Palmen Muster. Przepraszam. Enhalop Muster. Na górę będzie Telomimetico. Czyli ten włoski. Tak, już jest baza jakby zielonym. Cienie rozjaśnienia są zrobione. Tutaj tak samo. I będziemy nanosić kamuflaż. Kamuflaż będzie tak jak tutaj spodnie. Tylko jeszcze tutaj trochę trzeba dodać, żeby on w miarę wyglądał. No i będziemy kończyć za chwilę ten projekt. Jak te mówię, dwie figury już są w miarę prawie ukończone, więc na razie sobie odstawię i zajmę się tym jegomościem. No, a wy jak macie pytania, to zapraszam. I zapraszam do oglądania. Dobra, pusta paleta, trzeba nabrać kolorów. Teraz tak, tutaj będziemy wykorzystać ten brąz, czyli znaczy kolor bazowy, czyli to co malowałem tutaj wcześniej na tych figurasach też, więc wtedy użytkowałem tego oto koloru, to jest jako baza. Wyciśniemy sobie ten kolor najpierw. Mieszałem go oczywiście z kolorami jaśniejszymi, więc najpierw zrobię sobie wszystkie te próbki tych oto kolorów, tak? Pale Sand, on jest taki bardzo jasny, ale nie jest biały. Idealnie się też nada. Czarny, czarny. Muszę go po prostu wykorzystać. Teraz już będę tak naprawdę po tym kolorze będę korzystał już tylko z czarnego Scala albo AK. Jak mi się już ten skończy, to przerzucę się na tam. Ivory to jest bardzo fajny kolor do zimowych kamuflaży, do zimowych kurtek, bo nie jest on taki biały, jest trochę taki kremowy. Wiem, że tutaj teraz trochę to prześwietla kamera, ale fajniutki. Więc na razie go sobie odstawimy na bok, może tak. Okay. No i tu mamy khaki. Jak będziemy go potrzebować, też na chwilkę odstawimy. Mamy jakby kolor do skóry, natomiast dobrze on wygląda z tą mieszanką tego brązowego, bo kamuflaż ogólnie, bazowy kolor, powinien troszkę wpadać w lekką czerwień. Tak jakby. Zrobimy sobie tutaj kropelkę obok. No i zielony, zielony, który tutaj mamy. W rzeczywistości jest dużo jaśniejszy. Przykro mi, ale tak to przekłamuje kamera. Chyba, że mogę coś podkręcić. Chyba, że mogę coś podkręcić z koloru. Zaraz zobaczymy, czy cokolwiek to da.
Zobaczymy. Powinien kontrast być dużo, dużo większy, bo ten kolor jest bardzo jasno zielony. Aż bym powiedział taki fluorescencyjny. Nasycenie powinno dać radę, ale wygląda to wtedy strasznie głupio, a i tak ten kolor nam nie rośnie. No szkoda. Chociaż tutaj też nic nie daje rady. Siemanko Mariusz. No szkoda. Na zdjęciu myślę, że jak zobaczycie, to będzie ten kolor lepiej wyglądał, chyba że jeszcze coś spróbuję. Spróbuję, może. Domyślny i zrobimy tutaj domyślny. No dupa. Nie da rady, ale może tutaj będzie lepiej trochę wyglądać. Zobaczcie. Jest dużo jaśniejsze, jak widzicie. Bardziej taki soczysty. Natomiast w głównej kamerze wygląda to na po prostu ciemną zieleń. No musicie mi uwierzyć na słowo, że jest. Albo jeszcze moment. Tak naprawdę bardzo niszczy kolorystykę OBS, bo w kamerze, jak tutaj widzę, jest ten kolor dużo, dużo lepszy. No trudno. Musicie mi uwierzyć, że jest dużo jaśniejszy. A szkoda. Dobra. Nie ma co się zastanawiać. Trzeba malować. Rozcieńczalnik. Scale. To nie jest woda. Scale 5 zawsze. I teraz tak. Kolor zieleni, czyli ciemna zieleń. Zmieszamy go troszkę z czarnym. Bo jest to jakby kolor bazowy pod te plamy. I do rozjaśnień, czyli tych jasnych plam, będę używał czegoś takiego. Więc zobaczcie, ten kolor jest dużo jaśniejszy oczywiście w rzeczywistości, dlatego jak widzicie, słabo to wygląda, jest to strasznie przyciemnione. Albo nawet zrobimy tak, ten jest troszkę jaśniejszy, więc wezmę troszeczkę lepiej tego. W razie czego go przyciemnimy. Ale też nie chcę, wiecie, przesadzać z taką jaskrawością. O, a tutaj damy sobie troszeczkę takiego pastela. W razie gdybyśmy potrzebowali jeszcze bardziej rozjaśnić. Bierzemy się za malowanie. Dobra. Kolor bazowy potrzebujemy. Czyli najpierw bierzemy sobie brąz. Zrobimy jeszcze zak nawet. Najpierw zmieszamy sobie kolor bazowy, czyli ten brąz. Troszeczkę tego czerwonego, jak powiedziałem. I rozjaśnimy go delikatnie. Tak, bo wszystkie cienie rozjaśnienia na figurce mam zrobione, więc nie muszę się tym przejmować. Zrobimy go sobie więcej, bo mamy trzy figurki do wykonania tą samą metodą. Dobra, ten kolor już mamy zrobiony. Teraz zielony. Zielony oczywiście moglibyśmy bezpośrednio brać ten, natomiast zrobimy sobie dwa odcienie. Zrobimy normalnie ten zielony. Obok zrobimy sobie delikatnie jaśniejszy. I nawet dodamy trochę jaśniejszego. Dobra.
nawet dodałbym jeszcze koloru żółtego dla troszeczkę jakby ocieplenia tego zielonego koloru. Zobaczycie, że barwa wtedy wygląda bardzo fajnie. Taką odrobiną żółtego. Taka bardziej żywsza, cieplejsza. Tutaj do drugiego tak samo. Ten musi być dość jasny. Kolor zielony mamy zrobiony. Teraz ciemna zieleń, czyli nasz kolor zielony. Delikatnie czarnego, bo czarny ma bardzo dużą moc. Nie zostawiamy. Starczy. No i możemy zacząć działać. Korzystam z pędzelka o większym włosiu teraz. Porównajcie sobie pędzelek, który zawsze użytkuję, a troszeczkę nowszy, no dużo nowszy. To jest zerówka. Ten prawdopodobnie był 00 albo chyba tak, chyba też 00 to był. 00 albo zerówka, już nie pamiętam. Ale już jest zmęczony, więc damy szansę teraz temu. Dobra, najważniejsze jest to, żebyśmy namalowali jeszcze więcej tych ciemniejszych łatek. Kamuflażu. A jeżeli macie pytania, to śmiało możecie pisać. Aha, przy malowaniu kamuflażu ważne jest też to, żebyście nie stawiali po prostu kropek, żeby te kropki nie były jakieś wypukłe. Musicie dobrze też rozcieńczyć tą farbę. Tyle. Bo jeżeli ta kropka będzie taka, tak powiem, stojąca, taka wypukła, to będzie to później głupio wyglądać. I będzie to faktycznie później widać. No i zdjęcie referencyjne kamuflażu jak najbardziej pożądane. Ja też mam takie. No i wtedy dopiero zaczynamy zabawę. Nie malujcie nic na oko. To nigdy nie wyjdzie. Chyba, że już malowaliście dany kamuflaż masę razy. Teraz troszkę zielonym się pobawimy i ten kamuflaż tak wygląda, że te ciemne miejsca nie dodawać kropeczki. Dajcie pędzelek, żeby był dobrze zaostrzony. Farba nie może być za bardzo rozcieńczona, ale nie może być też za gęsta. Na pewno będziemy jeszcze poprawiać kilka razy na przykład, ale pierwszy sketch musi być no cieniutko farbą. Nie taka super przezroczysta, natomiast żeby też nie była taka gęsta. Kamuflaż też trzeba zrozumieć, trzeba wiedzieć, jak on powstaje i jak maszyna go wytwarzała. W tym przypadku akurat wiecie. Boję się, żeby bańki nie było mi widać. Przesunę się trochę do przodu. A. Dlaczego wybrałem taki pędzelek? Z racji tego, że ma on dużo włosia. Dzięki temu więcej farby zostaje na włosiu. O! Więcej farby zostaje na włosiu i możemy dłużej malować.
Siema. Teraz troszkę jeszcze tych ciemnych plamek, ale już nie możemy przesadzać zbytnio. Siemano. Wszystko dobrze. Coś tam maluje. Jasnego. Tych kropek też potrzeba trochę. Trzeba nie stać, a mnie tam gdzie są. Te ciemne. Ale ten, kurde no, kolor jest... Tragedia. Wszystko bez takich. Jaki kolor wy widzicie, tak? Taki właśnie ciemny pewnie, nie? Tak. Zupełnie inaczej to wygląda w rzeczywistości. Dobra, trochę jeszcze zielonego pracamy. Jak zachowują się parkiska w wareografii? Wiesz co, kurczę, jeszcze nie malowałem wareografię tymi scale'ami. Ale myślę, że będą porównywalne do AK tej trzeciej generacji, czy Vallejo. Chociaż mogą trochę być lepsze. Szczerze, nie będę nic mówił, bo nie wiem. Ale moim zdaniem będą ok. Kurde, no masakrycznie jest ten kolor, nie?
Czekaj, jeszcze próbuję coś zmienić. Kurde. Wygląda tragicznie. W ogóle jak nie te kolory, które są na figurce. Cień? Ja pierdzie. O Boże. No nie da rady, bardzo mi przykro, ale... No tak, OBS zmienia kolorystykę. To co widzę na kamerce przed sobą. To jest kurde dzień to noc. A jeszcze spróbuję jedną rzecz i jak się już nie uda, to aktywny kontrast zobaczymy, czy to coś da. Ja wiem, chyba nie dało nic. Dobra, zostawmy. Tak jak jest, trudno. Masakra, miotła się zaczyna chyba robić z tego pędzelka. Chyba wadliwą opcję zakupiłem. Zobaczcie, już się powoli jakby... Pierdzieli ten pędzelek. Pierwszy raz Windsor jest słaby. Proszę słuchajcie, jakby dać inne tło. Nie da rady, to samo jest. Dupa zbita.
kropeczki, które jakby stawiamy na tym kamuflażu, muszą być bardzo, bardzo drobne. Bardzo dużo poprawek do tyłu. Damy trochę teraz tego brązu. Nawet go rozcieńczymy jeszcze jaśniejszym. Jest trochę ciemny. Być go dobrze widać. O nie, zmieszał mi się brąz z rozcieńczalnikiem. Wiesz co? Kurczę, tak naprawdę wszystkiego. Vallejo, trochę Armii Paintera, różne. Tak naprawdę masę. Wszystko co miało. Siemanko. Ale standardowo przechodzę już kompletnie na Scala. Scale 7.5 albo trzecią generację tych AK, nie? Wiesz co, Robert? Ten kamuflaż akurat jest dość specyficzny i musi być dobry obraz do przekazywania tego koloru. Ogólnie jest dużo, dużo ładniejszy na, że tak powiem, żywo. Bo OBS strasznie przyciemnia obraz. I choćbym chciał wam pokazać, jak w rzeczywistości wygląda, to będzie kiepsko wyglądał. Najmniej teraz. Ale zdjęcie na pewno podeślę może na Discorda, albo będzie zdjęcie na moim Facebooku. Tego kamuflażu.
jest bardzo, dość ciężki kamuflaż, bo trzeba jakby ogarnąć, jak ten kamuflaż wyglądał, jak maszyna go tworzyła, bo nakładała go na ta maszyna na jakby różne takie etapy. To strasznie ciężko później pokazać. Miałem już jakby lepsze opcje tego kamuflażu, które mi gdzieś tam już wyszły. Z tego jeszcze nie jestem zadowolony, ale staram się teraz coraz bardziej zmniejszać te kropki, dodawać więcej i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że na sam koniec będę z niego zadowolony. A mam jeszcze 3 figurki w tym kamuflażu. Ogólnie zawsze, jeżeli ten kamuflaż robimy, to zawsze robimy pierw kolor bazowy, czyli coś, co ma największą powierzchnię na całym mundurze i jaśniejszy kolor, tak? Wiadomo, następne kolory, kiedy będziemy nanosić na jaśniejszy, będą one trwalsze i będzie je szybciej widać. Natomiast gdybyśmy zrobili go zielonego całego, a później coś tam robili, to wtedy będzie nam ciężej po prostu pokryć farbami. Więc zawsze z jasnego koloru zaczynamy. Później nanoszę ciemne łaty tego zielonego, czyli tego koloru. No i później dodaję zielony jasny, po zielonym jasnym, bazowym kolorem też dodaję kropeczki i staram się to optycznie wtedy zmniejszać i tak dalej, i tak dalej. Ten kamuflaż wygląda ogólnie jak takie drobne listki, okrągłe, narzucane jedno na drugie, takie bardzo poszarpane, więc no jest to dość specyficzny kamuflaż. Ciężko to zrobić. Tak, tak, jak najbardziej też można tego używać. No ja już, że tak powiem, doszedłem do takiej wprawy, że rozumiem, jak ten kamuflaż wygląda i po prostu robię go na wzorze zdjęcia referencyjnego. To wam jeszcze chciałem pokazać. Gdzieś to miałem jeszcze, ale teraz nie znajdę. Miałem kamuflaż gdzieś rozrysowany jeszcze, ten. To mamy, okej, jeszcze pobawmy się troszkę tym kolorem. Tutaj kwestia jest właśnie wytworzenia tych takich nieregularnych plam. To tutaj właśnie jest największą rolę gra w tym kamuflażu właśnie to, że te plamy były takie bardzo nieregularne i kolory nakładały się na siebie, więc no jest troszkę zabawy z tym, ale jak już później zrozumiecie, jak on mniej więcej wyglądał, to będzie wam dużo, dużo łatwiej. Widzicie, ja daję krok do przodu, za chwilkę cofam się z powrotem do koloru, znowu do przodu, znowu do tyłu. No i tak wtedy ten kamuflaż powstaje. W przeciwnym wypadku jest to bardzo, bardzo ciężko. Ta kolorystyka jest to, co wy widzicie, dzień do nocy, niż to, co jest w rzeczywistości. Myślę, że z aparatu by było trochę lepiej. Następnym razem zmienię kamerę na aparat. Jeszcze nawet bym rozjaśnił troszkę jeszcze ten brąz, bo jest jeszcze trochę ciemny. Bardziej wyrazisty. O co mi chodzi?
Rozcieńczalnika Scala też używam. Bardzo fajny rozcieńczalnik. W sumie najbardziej, najbardziej mi odpowiada. To jest ten. Acrylic Thinner. SCTH001. Nigdy wody. Znaczy woda to do mycia pędzelka co najwyżej. Tak to. Woda jest B. Teraz troszeczkę za rzadka się zrobiła. Trochę gęściejsza. Teraz znowu za ciemno. A, rozjaśnię. Dobra, wiecie co? Tego na razie odstawimy sobie. A zrobimy. Teraz tu. Tak, tu już cienie mamy naniesione, zobaczcie. Tak, z godziny 12, czyli z góry mamy rozjaśnienia. No i teraz musimy nanieść kamuflaż. Więc ja wracam sobie do starego pędzelka, bo szkoda mi nowego niszczyć. No i zaczynamy od ciemnych plam. Dodamy troszeczkę ciemnego. Pamiętajcie, że w momencie, siemanko, tu gdzie mieliśmy szycia mundurów, to ten kamuflaż zaczynał się czasem tak. Tak, od linii szycia, czyli nie szedł cały wzór kamuflażu po długości spodnia, tylko tam gdzie nogawka się kończyła. Pamiętajcie, bo to jest fajny detal, jeżeli będziecie go robić, to ktoś, kto się zna naprawdę, powie o. Fajnie. Widzę, że odrobił lekcję. Tak? To jest figurka, nie wiem skąd. Szczerze. Klient mi to przysłał i maluje. Ale to mi się zdaje, że to jest jakoś tam z Chin podróba.
Zobaczcie, tu automatycznie to samo. Tu spodnie też miało łączenie. Więc jak będziecie robić fajne takie szczegóły, ktoś na pewno to kiedyś doceni. A najbardziej przypatrzcie się oryginalnym mundurom. Tak, tak najlepiej to robi. Troszkę na kieszeni. Oczywiście kieszeń była osobnym skrawkiem materiału, więc tak. Pek. A tu zrobimy kawałek żyka. I ręka. Oczywiście pamiętajmy, że żeby tych plam nie powtarzać, że na innym rękawie, jeżeli będzie cały rękaw, to drugiego też nie róbmy tak samo. Będzie to później głupio wyglądać. Będziesz rzucać w oczy po prostu. Dobra. Teraz następnego z kamuflażem. Żeby mieć już zieloną farbę z głowy. My tu też mamy jeszcze całego jegomościa. Trochę tego będzie zielonego. Nie. No, to bym sobie troszkę wziął. Czy też to nie? Tak. No serio. Myślę bardzo. Ale się wezmę trochę. Uważa to. O nie. No nie czy mi tu weź to sobie tam. Nie teraz.
Dobra. Jeszcze gdzieś można tutaj wydać kilka kolorów. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden i jeszcze. Trochę zielonego jeszcze przydałoby się. No. Trochę wodnisty wyszedł. Coś nic nie piszecie? To jest. Jest tam ktoś? Halo, halo. Halo. Już dla odmiany ręka zrobimy. Szut. Jedną patkę zrobimy całą zieloną. Trochę poniżej ta też. Co jeszcze? Dobra, na dupie chciałbym jeszcze zrobić trochę. No i od spodu. O. Dobra. Tak tu w sumie nic nie będzie prawie widać.
i nogawy. Nie ma czym. Dobra, starczy. O, siemano. Witam, witam. Zdrawiam, krasne prace. Thank you. Staram się. Znaczy i tak się uczę jeszcze, ale dzięki. Dobra, czyli tak. Na tych wszystkich figurantach mamy położony ten pierwszy jakby kamuflaż. W razie czego będziemy dodawać coś, jeżeli będzie brakować. No i jedziemy teraz z kolorami. Czyli zaczniemy sobie może od tego jegomościa. No i wiadomo, kiedy dodaliśmy już te kolory, to może zróbmy teraz zielonym kolorem. Bierzemy nasz zielony. No i zaczynamy po prostu dodawać kolejne kolory. Jeszcze zrobię tutaj miksturę jaśniejszą. Musiał później tego robić. No i jedziemy z tematem. Zobaczcie. Dodaję jakby trzy kropki, a później kolejnymi kropkami je łączę. To jest fajna metoda, aby nadać temu kamuflażowi właśnie takiej nieregularnej powierzchni, nie? I takiego wzoru. Nie staram się malować i tak dalej całości, tylko staram się takie bardzo nieregularne, poszarpane kropki dać. Im drobniejszy, tym lepiej. Co on? Tak, widzicie? Robię kilka kropek w różnych miejscach, a później resztą kropek je łączę. Pędzelek zaczyna mnie już denerwować. Końcówa się rozdwajam. Się z jakąś słabą partię chyba kupiłem.
Kurde, no masakrycznie jestem, po prostu kolor jest tak do dupy. To co wy widzicie, że to jest masakra. Już, aż to mnie denerwuje. Masakra. Po prostu tragedia. Zna ktoś jakiś inny program do streamowania? Już ten OBS zasrany? Ciekawe co by było jakbym... Ale w sumie... Nie dodam jakichś, wiecie, efektów tam z jednej strony. Logo i te liczniki, wszystko musiał przenosić, nie wiem czy by mi się chciało. Ale poczekajcie, jeszcze momento, bo może czegoś innego nie zrobiłem. Kilka jeszcze. Jeszcze gorzej. To jest chyba najbardziej może i trochę zbliżony. To jest dokładnie Einhalaub Mustern. Czyli Oak Leaf, o. W angielsku Oak Leaf. Czyli liść dębu? Dokładnie. Znaczy to jest akurat pancerniaków, bo to są kombinezony. No ale tak.
teraz będziemy jeszcze poprawiać ten kamuflaż, więc zrobię sobie po prostu taki sketching, bo widzę, że pędzelek to po pomstu do nieba woła. Później będziemy go upiększać. Kurde, nowy prawie pędzelek, nie? Oh, nice! Oh, my friend! You lived in Omaha? Dzięki za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Thank you very much, my friend. Thank you very much. This will help me a lot. Thank you very much. If you have any questions, I'm from Poland, centrum of Europe. Yeah. This is the place where the Second World War was start. Yeah. Right now I'm I'm trying to do SS camouflage oak leaf for this tank officer, and yeah, it's a commission work for one of my customer. So yeah, he need tankers for his own models. So he told me that he cannot to paint figures because of his age. So yeah, and he asked me to paint this figure for him, and I was say yes. Of course, my friend. Tak, myślę, że będzie. Posiedzę jeszcze troszkę. Thank you very much. If you want to know more about my works, you can go to the website. You will find this website in my descriptions on my YouTube channel. So yeah, it's a simple site on the Facebook called Welder Art, the same as this channel do. So yeah. There you will go. You will have a much more content, more photos, the better photos than this view, because OBS is damaging the quality of the video. So yeah, it's mainly because in real life, this camouflage, it's more brighter than this what you see now. So. But it's the issue from OBS. Yeah. So as you see, I putting on the figure this bright color, and it look very dark. So sorry for this, OBS. Więcej koloru muszę zrobić, zielonego, bo już się zużył. Yeah, and if you have any questions, feel free to ask. I would try to help if I would know.
Dobra. Trochę za rzadka się już zrobiła. Troszkę za rzadka. Więcej jasnego. More brighter color. Oh my god. He's alive. Bardzo jasne. Pójdzie nawet za jasne. Jeżeli podoba wam się to, co widzicie, to dajcie łapkę w górę. Dużo mi to pomoże, naprawdę. Więc będzie fajnie. Dobra, więcej czarnego, ciemnego, przepraszam, czarnego. Nad czym tam teraz pracujecie? Co tam kleicie, co robicie? Kurde, tych kropeczek to trochę będzie. Przynajmniej na tym gościu. Ha! Mam jeszcze drugiego, całego takiego.
kropkę przez stres, to będzie. Przeważnie te kropki były zaraz przy kamuflażu. O. Później był taki pewnie odstęp. I znowu te kropki, nie? Ale rzadko. I wszystkie te kropki, które są poza kamuflażem, które teraz na przykład maluję, miały w sobie, może nie wszystkie, na przykład jedna na pięć tych kropek miała w środku tą zieleń. Tak one też będą wykonane. Tak, dlatego tak jak mówię, ważne jest, żeby sobie zrozumieć, jak ten kamuflaż był tam z maszyny wykonywany, robiony tam, nakładany. Kamuflaży niemieckich naprawdę było sporo, naprawdę sporo. No, trochę tego będzie jeszcze. Dużo tych plam też było takich właśnie nieregularnych. Siema, siema Grzesiu. Figure was mounted on the this phone foam for elevation of houses. You know when you building it's a styrofoam, I think. Styrofoam? In my country is called XPS. 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 And the size of the brush is 0. It's a very large brush, but the most important thing is to have a very pointy brush. So yeah, if you want to make super details painting eyes, you don't need a very small brush. Just need a brush with the very pointy end. So it's a Winsor & Newton Series 7. In my opinion, it's a very good company of brushes, and of course Raphael brushes are very well too. But yeah, I have this Winsor & Newton from about 7 years. I using these brushes, and yeah, and I'm not complaining. Yes, pink construction foam. Yes, of course. Thank you very much. Yeah, but if you want, you may use a cork, from wine bottles. And it's the easiest way for me, but because I using this pinhole, I make it this holes for a pin, and
it's easy to attach, easy to manipulate, and of course prime the figure. Yeah, and if you see after these holes it's a very very large number of figures was painted in this stand. God damn it, my English is very very bad. Okay, damn it. I wish I can could speak more freely in English, but yeah. It's with what it is. This what it is. Thank you, my friend. After this large amount of dots, I will get a nightmares. Oh no, more dots, no. Jeszcze mamy. And of course, if you want to check my latest videos, I was uploaded a very large content, mainly in the live videos. So yeah.
Więcej kropeczek. Zmiana ręczniczka. Więcej na plecach trzeba tych kropeczek, widzę, że zrobić. I know.
Dobra. Teraz więcej czarny. I bazowe. Bazowy kolor jeszcze. Proszę o resztę czarnika. Jasne, tak? Jasne musi być. Nie za dużo, ale trochę. Nie wiem, serio, wiesz co, nie wiem. Wysłał mi ją klient, myślę, że to jest, wiesz co, jakaś... myślę, że po kształcie to jest Alpine prawdopodobnie. Natomiast na pewno nie jest to oryginał. Bo widzę po jakości. Nie jest za ciekawa. Ale myślę, że to jest Alpine. Tak, tak mi się zdaje. Tego powiem wam, że polecam oryginalne figury, no i żywiczne. Jest, różnica jest nieporównywalna, a tym bardziej, że no figury będą wam wtedy lepiej wychodzić. To jest fakt. To jest fakt. Będę święta, a wraz z moim początkiem z aerografem mam tylko mały problem ze stanowiskiem, bo domownicy przerażliwie na punkcie chemii. A najlepsze farby do aero ponoć śmierdzą. No to jest prawda. Ale wiesz co, ja na przykład używam teraz tamiki farbek, chociaż wcześniej używałem amomigów. One nie śmierdzą, są akrylowe, da rady nimi malować, chociaż są dość ciężkie do opanowania. Ale możesz spróbować. Kup sobie kilka na testy i sobie sprawdź. Te farby będą szybko zasychać
na igle areografu. No, taki jest ich minus. No, natomiast są może nie jakieś super zdrowe, no ale są na pewno zdrowsze, bo są to akryle na bazie barwników ziemnych. Natomiast wszystkie Vallejo, te wszystkie farby Tamiya w tych metalowych słoiczkach, to one troszeczkę pachną wódką, ale nie są też takie straszne. Natomiast lepiej się nimi maluje, no i na pewno domownicy nie będą za dużo gadać, no bo nie są zbytnio śmierdzące. No, wybór należy do ciebie. Są jeszcze bardziej agresywne śmierduchy, to są już te lakiery i one naprawdę śmierdzą, więc te bym ci odradzał. Więc na twoim miejscu kupiłbym sobie Amomigi i sobie spróbował nimi, jeżeli nie może smrodzić w domu, ja miałem tak samo. Natomiast Tamiya są też fajnymi farbami, mówię, bardzo, bardzo na plus jest dla nich to, że wolno zasychają na igle, będziesz mógł dłużej nimi malować, dokładniej, ale delikatny taki zapach jest, ale to taki wódki bardziej, nie? Czy jest jakiś nierozwiązany niż komora lakiernicza lub przesiadka na akryle? Wiesz co? Kurczę, no myślę, że tym rozwiązaniem właśnie będzie ta tamijka, nie? Testuj sobie. Wypróbuj na domownikach, czy im będzie śmierdzić, czy nie i tyle. Ja czasem uchylam po prostu sobie okno i tyle. Staram się taką agresywną chemią właśnie typu Mr. Hobby, jakieś MRP Paints, Zero Paints i te inne kompletnie nie malować. Tak, nie? Staram się nie malować. Po prostu. Używałem do tej pory używałem właśnie Amomiga, natomiast teraz raczej będę się przesiadał już tylko na Tamiye albo RC od AK. Są te Real Colors. One są bardzo podobne do Tamiye. Ogólnie areograf jest taką zmianą odnośnie malowania, odnośnie progresu, że warto, naprawdę warto. Komuś z głową to wszystko robić. Akrylami ogólnie na winylu będzie ci no, ciężko malować. Są to dość ciężkie farby do opanowania. No, z racji po prostu dlatego, że one no, zasychają na winylu. Dużo osób myśli, że o, mam aerograf zły, albo coś. A tu kluczem do zrozumienia i malowania dobrze takimi farbami jest ciśnienie. Metoda jakby trochę malowania też w pewnej części. No i rozcieńczenie. Ale ciśnienie gra największą rolę. Większe ciśnienie, tym szybciej będzie ci na igle zasychać farba i będzie ci się zapychała roga. O, plecy jeszcze są kompletnie niepomalowane.
Właśnie tak jak wam powiedziałem, to jest malowanie w przód i w tył, czarny, z powrotem zielony, znowu zmieniam, znowu wracam do poprzedniego koloru. No i tak się powoli tworzy jakby ten kamuflaż. Siemanko. O Boże. Będą mi się śnić te kropeczki. Po nocach. Dobra, chyba starczy. Chociaż parę zielonych mógłby jeszcze załapać. Ale zielonych. Yeah.
Ta figurka jest częścią Opus. Częścią Opus Magnum? O kurde, nie wiem co to jest. A co to? To jest jakaś firma? Bo jeżeli pytasz, to nawet nie wiem. Czy Opus Magnum? Wolny strzelec. Nie kumam. Jeżeli chodzi ci o to, czy jest to figurka na zamówienie, to tak. Wielkie dzieło? Nie, 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 nie. To jest, wiesz co, zamówienie klienta. Do Niemiec dokładnie. No, staram się, ale wiesz co, Paweł, powiem ci, że kurde, zaczyna mnie denerwować ten pędzelek, bo rozdwaja się trochę i trochę już, tak powiem, dawno robiłem ten kamuflaż i znowu trzeba sobie to przypomnieć, nie? Ten flow. Yo. Robiłem wcześniej figurkę. Mówię wcześniej, tam kilka miesięcy temu i ten kamuflaż wyszedł mi naprawdę fajnie. Muszę sobie trochę tego wszystkiego przypomnieć. Ale tu już mamy, o, tu już mamy jednego z wyschniętym tym. Kurde, lepsza jakość jest na żywo. Zdjęcia zobaczycie. Ten na przykład kolor jest bardzo jasny, biały, nie? To kurde bywa. Kropeczki naprawdę trzeba robić bardzo drobne. Jak są za duże, to wyglądają po prostu źle. Widzę, że już mi moje mieszaniny farbek wyschły. Mamy już dwie figury z głowy. Tu kolejna portki już ma zaznaczone na zielono. Natomiast ten jeszcze jest cały w tym kamuflażu. Ale ryjki chociaż mam z głowy, więc... Bazowy dla tego białego. Dla białego bazowym kolorem. Może w porównaniu. Aha, dobra, więc tak. To jest ten kolor. Brudna biel, tak? Pale sand. To jest ten kolor jako rozjaśnienia, bo on jest jaśniejszy. Chociaż sorry, bo będzie prześwietlać i tak. I. Jeszcze był jeden kolor? Nie, chyba nie. Dobra, czyli kolor bazowy to jest Pale Sand, on jest taki krem, taki kremowy, a tu masz rozjaśnienia,
Czekaj, może na tej kamerce będzie lepiej. O, gówno. Dobra. Wracamy do poprzedniej kamery. O, więc tak. Musisz sobie wpisać te kolory najlepiej i sprawdzić tą kolorystykę. Ten jest właśnie taki, mówię, krem. A ten jest taki dużo jaśniejszy. Białego, czystego białego nie używaj. Chyba, że będziesz chciał zrobić taki super, super blik, taki gdzieś tam na końcu ramienia, ale dosłownie taką kropeczkę. Ja nie używałem i wyszło to, powiedzmy, w miarę, nie? O, na plecyka będzie też spoko wyglądać. Powinienem kontrast w sumie zmienić, bo też wstyd, jak tak prześwietla. O, teraz trochę lepiej widać. A kolory ciemne to jest biały zmieszany, przepraszam, któryś z tych kolorów, dodane troszeczkę brązu, takiego ciemnego brązu i malujesz. Ale to już glazy, to bardzo cienkie warstwy. O, tu fajnie widać pod ręką, widzisz? Są jeszcze nawet pociągnięcia pędzla pomiędzy białym a tym. Ale to ma nie malować, tylko ma robić przejścia. O, właśnie tutaj jest fajnie to zaznaczone, widzisz? Pod spodem masz taki bardzo przybrudzony ten kolor. Prawdopodobnie chyba to był ivory albo coś. Bazowy kolor ogólnie, najlepiej. Dokładnie. Nigdzie, nawet w rzeczywistości nie znajdziesz tak, wiesz, typowo białego, bo zawsze jakieś otoczenie będzie albo oziębiać ten kolor biały, albo go będzie ocieplać i tak dalej, nie? No, tak samo też typowego czarnego nie ma. Czarne to, nie wiem, czarna dziura. To jest typowo chyba, z tego jak pamiętam, taki typowo najciemniejszy element. No i tu jeszcze ci pokażę. Tyg jeszcze nie dokończony, tak, nie? Ale ryjek zrobiony, kurtka powiedzmy na takie 90%. Jeszcze odznaczenia zostały. I troszkę jeszcze portki może przyciemnić. Jakiegoś łoszyka dać na te guziczki i z bani. Więc z tych już jakby mam w sumie prawie zrobione. Jeszcze trochę i będzie można wysyłać. I następne, jedziemy dalej, kurde. Dobra. Ciemną zieleń potrzebuję. Idziemy. Medium. Też nie. Dobra, tu jest. Chyba zrobimy sobie więcej tego koloru. Od razu na zaś. Zalej do mieszania. Od razu damy po kropli rozcieńczalnika. Żółty. I trochę jasnego. Dla kolorku. No, dlatego wiesz co jeszcze, Paweł, bo takie coś jeszcze na pewno będę robił, że na Discorda możesz na przykład do nas wbić.
i czasem będę robił tak, że streama będę robił. Dodatkowo będzie Discord odpalony i będzie, nie będziesz musiał, nie musiał nawet pisać. Będziesz mógł normalnie powiedzieć. Też tak by to robić. Dobra. Teraz tego jegomościa. No, to jest spoko sprawa, powiem ci, Paweł, że wiesz, tak naprawdę na tym Discordzie robi się tak jakby społeczność i ja nawet nie muszę tam czasem być, a chłopaki ze sobą normalnie rozmawiają, tam coś piszą, wymieniają się jakimiś pomysłami, dodają sobie zdjęcia jakiejś galerii czy jakieś nowości, chcą coś sprzedać, to jest bazarek, bardzo spoko sprawa. I wiesz, takie zamknięte grono tylko dla takich, wiesz, szczerze, no zaufanych powiedzmy osób. Znaczy, tych co tam będą chcieli, nie? Nie mówię, że tam, wiesz, szczelne, hermetyczne społeczeństwo. Dobra, najpierw sobie zaznaczam sobie teraz te zielone kształty. Za każdym razem widzicie, że próbuję sobie jakby polepszyć troszkę to malowanie, przyspieszyć, znaleźć jakby złoty klucz do tego wszystkiego, żeby to wychodziło powiedzmy szybciej, łatwiej. Dlatego też tak testuję, czy łatwiej by było to namalować, a później dorobić te wszystkie. Robić te wszystkie kształty. Tak jak mówię, no trzeba testować. A i tak wracamy przeważnie krokiem wstecz. W wielu przypadkach, więc jeżeli zrobimy sobie tak, a nie inaczej, może to nam pomoże. Może pomoże. Zobaczcie ten pędzelek, nie? Nowy pędzelek, prawda? No to kurde w Rosji robi.
Dobra, teraz ten ciemny kolor. Trochę czarnego dorzucimy. No, za mało. Ciemnego. Czarnego. Trzeba wycisnąć kolejne. I samolot będziesz budował kiedyś, może nowego Mustanga z Army. Wiesz co, na pewno będę robił jakiś samolot, bo po tym projekcie mam jeszcze chyba dwa takie drobne projekty i zaczynam budowę takiej linii Dioram do Anglii odnośnie naszych dywizjonów polskich. Czyli tak jakby ścieżkę ich historii na Diorama. Coś takiego dla muzeum będę robił z Anglii. Yo. Więc na pewno będę jakieś Spitfire'y i inne takie będę robił. Kiedy stream z jakiejś gierki. Chętnie zagrałem z tą
Wiesz co, tylko to jest ten Heroes. To jest ta taka strategia, gdzie. No widzisz tylko jakieś pionki, nie? Że tak powiem. Prosto. Coś tam bym prędzej zagrał, wiesz co, w tego. W Enlisted. Albo Hell Let Loose. Chęcią. Coś takiego mogę zagrać. Hard Iron? Kurczę, nie grałem. Graliście w tego L plus? Ja pobieram sobie demo, co sobie na gierki chcę zobaczyć, czy jest nieza. No, to ja też tak robię, nie? Też tak robię. Kalkulator. A czemu? A, dobra, że ten, że ten, komputer, tak? O, ty mówisz. Czy na modele wydaje za dużo? A, no właśnie. Czemu? A, no. Chodzi, mówisz o te Spitfire'y i te inne takie, nie? Czy co? Nie wiem, o co chodzi teraz. Kurde, banie mi widać, nic nie mówicie. No, że no to taka jak każdy, nie? Też sporo wydaje na to. To jest tragedia. Najgorsze jest to, że to jest trochę tak jakby zbieractwo. Musi mieć więcej, jak zobaczysz nowe, to już kupię, już kurde. Cały czas coś, cały czas nowe rzeczy wychodzą.
Jak już zobaczysz coś fajnego, to w sercu żal dokładnie, bo to wiesz, to jak widzisz coś takiego, to już chcesz, żeby to leżało na półce, ale żeby już było twoje. Hello, my friend. Hello, Ozzy. I'm glad to hear you there. Nothing, B. Watching the game, having a bath. How about you? True, true. How is going, my friend? What's up? Are you doing something? Figures, models, drinking beer, whatever. Czy co mam upatrzone? Wiesz co, no chciałbym, kurczę, z tego z Dazwerka, tego 1.16, tego sztuga już mieć. Ciekawe, kiedy wyjdzie. No z Dazwerka już RSO, już sobie zakupiłem, już mam. Natomiast jutro jadę na konkurs do Warszawy. I to jest dokładnie kontrast. Tak się konkurs nazywa. I tam na pewno będę figurasy odbierał. Od kolegi z firmy Darius Miniatures. Bardzo fajne figury ma. Więc tak. Już będę miał Black Friday, już będę miał jutro. A jak ktoś jest z Warszawki, to zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć się może na konkursie, bo naprawdę gruby konkurs malarski jest. I darmowe szkolenia. Yeah. It's an oak leaf pattern. I hope so. Yeah, I'm trying to do this tanker smoke, the uniform. I don't know his name, but yeah, it's in oak leaf pattern. So yeah, it's a hell a lot of work, hell a lot of dots. Yeah. I made this camouflage once in my no, maybe this is the third one in my life. Yeah. I remember you. And yeah, this here will be the oak leaf, but here will be Italian camouflage, Telo Mimetico. Yeah. So, not this figure. Oh.
I remember you. Looks good. You have a total different method than I do. Yeah. Because you can make this pattern in few ways. You can put the brighter dots, and after that you can adjust with the darker color. Yeah, it's up to you. Maybe you can tell me what technique you've done with this camouflage. Maybe it will be helpful for me and for the viewers too. Because I'm trying different ways to make this better. To find a this sweet method to get this pattern fast and easy. Kevin, I'm using scale 7.5. I'm using Vallejo paints, war painters. Yeah. Basically, it's a paints with latex, the normal acrylic one. Yeah. The much important is to have a good brush for this, so I'm using right now Winsor & Newton's Series 7. To achieve this camouflage, it's very important thing to have a very pointy brush, because you need to make hell a lot of dots. Mówię o dobrym pędzelku, ale ten pędzelek jest trochę z dupy. Szczerze, figurka jeszcze się kręci jak gówno w terenie. Raz ten pędzelek jest kupiony i fajny ma tą końcówkę, a raz się tak rozdwaja, że wygląda jak jakieś chińskie gówno. Zobaczcie. Macie to? Pędzelek za 6-7 dni. Usually the darker blotches with a bigger brush. The literature I put dots. Yeah. Thank you very much. The first blotches I made with a bigger brush. After that I put the green pattern, and in the end I was I will make the small black the dark green dots and the brighter one. So, yeah, after the big size pattern,
I do the more precision. Precision dust. Precise. Precise. God damn it. Masakrycznie z tym pędzelem. Kurde. Nie wiem co z nim zrobić. Bez zostanie kurde do olejnych. Tak gówno się zrobiło z nim. Choćbym nie wiem jak starał się trzymać tą końcówkę ostrą, to i tak się rozdwaja. Tylko jak jest porządnie nasączony, to się jeszcze trzyma. No już się rozdaję. Jakie gówno. No nie no. No zobaczcie na to, nie? O. To jest zerówka. To jest zero. Im dłuższy pędzelek, znaczy im dłuższe włosie na pędzelku, tym dłużej będziesz mógł malować farbą. Więc tu nie chodzi o to, żeby pędzelek był drobniutki. Tu chodzi o to, żeby miał końcówkę bardzo ostrą. Tym jeszcze mógłbym nawet oczy malować. Tylko, że kurde się to cholerstwo rozdwaja. Chociaż i tak nim robię te oczy. Ale no kurde, będę musiał go zmienić. Mam trochę tych pędzelków, ale no szkoda. To nie jest pędzelek, wiesz, za 10 zł, żeby on... Żeby coś takiego się z nim działo, no to jest jakaś paranoja. A ktoś jedzie na kontrast jutro do Warszawy? Ktoś ma jakąś ochotę taką?
Znaczy... Ogólnie, czy ktoś jedzie? Sporo kropeczek. Kurde, jeszcze banie mi widać, sorry. No i banie mi nie będzie, może widać. Kurde, szkoda. Tylko panie heblowane. Szkoda, szkoda. Dobra, teraz z powrotem ciemny. Troszkę będziemy czarny. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running.
już zaczynam przypominać sobie, że ten kamuflaż, ten wzór cały jest spoko już. Powoli coś tam idzie. Ważne, że do przodu. O Boże, chyba starczy. Tu jeszcze trochę na dupie trzeba zrobić. No i tutaj jeszcze całe pory. Kurde. Mnie tutaj to nie będzie go widać tak naprawdę, więc tutaj zrobimy taki cheating. I teraz wychodzę miejsca, gdzie nie dodałam. Kurde, no i zielony się skończył. Oczywiście. Strasznie szybko wysycha ta farba na palecie. Zobaczymy, może to jest powodowane tym, że jest sucho. Jeszcze troszkę musi być zielonego. Zrobiło się za gęste. Za rzadkie.
O nie. Powódź. Pierdolę, no. Co za pędzelek. No tak. Na razie starczy. Ciemny kolor. Nie dupię. Znowu mi banie było widać tylko.
Ojej. Dobra, słuchajcie. 3 godzinki. Więc chyba na dzisiaj będzie to tyle. Jesteśmy na takim etapie. Będziemy dodawać oczywiście jeszcze cienie do tego. Będziemy jeszcze poprawiać troszkę te kropeczki, więc jeszcze w następnym streamie będzie kontynuacja. Więc z mojej strony to wszystko będzie dzisiaj. Jeżeli się podobało, łapka w górę, wiecie co tam trzeba zrobić dla zasięgu, te inne sprawy. Jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, jak wam się podoba. No i tyle. Więc do zobaczenia, a do moich anglojęzycznych przyjaciół. This is the end for today. If you like what you see, give me a thumbs up. If you not subscribe, consider this, because I got a lot of videos, a lot of stuff to in the future. So yeah, stay safe and make models. Cheers for today. Bye bye.